Pan Hernik, robiłem ze wszystkimi wywiadami, tylko nie z panem. Niech pan też kilka słów swoich powie o tych mistrzostwach świata. Przede wszystkim jak chłopacy to znieśli, czy były kontuzje, czy były jakieś skurcze. Tak, no przede wszystkim przyjechaliśmy w pełnym składzie, podobnie jak na Mistrzostwa Europy. To dlatego, że treningi mądre, dlatego, że chłopcy dobrze przygotowani w klubach, na kadrze nie byli przemęczani, wszystko było na kadrze doskonalone, opieka dobra. Biegaliśmy codziennie rano. To była taka forma odnowy, troszeczkę też na pewno to się razem przeciwdziałało. No i trochę szczęście. Wszyscy wracają zdrowi do. Wszyscy wracają zdrowi. Myślę, że w lepszej formie niż przyjechali. Kilku z nich za niedługo pojedzie na Mistrzostwa Europy do Wilna juniorów, na Litwy, tak. Juniorów. Jak tam kondycyjnie? No oni będą, z tego co wiem, oni będą, bo gdyby mieli teraz dołączyć do kadry juniorów, to by było im bardzo ciężko, bo na pewno po turnieju są 8 meczów, 10 dni, to jest olbrzymia dawka, olbrzymi wysiłek. Z tego co wiem, oni będą mieli ta szóstka graczy, bo to tak nieoficjalnie mówi się, że 6, pierwsza piątka i Tomek Gielo dołączą do kadry U18. Z tego co wiem, mają tydzień przerwy teraz. Także oni nie będą uczestniczyli w tych ostatnich przygotowaniach i dopiero przyjeżdżają do Olsztyna za tydzień i od razu do Wilna jadą z tymi 6 graczami z U18. Także to będzie. Komu by pan chciał dedykować to wicemistrzostwo świata? Ojej, wszystkim ludziom koszykówki oczywiście. Kogoś pozdrowić w Polsce. Wszystkim, którzy nam dobrze życzyli. I co, urlop teraz? No teraz tak, troszeczkę. Będzie pan dalej współpracował z tym rocznikiem? Myślę, że tak, tu jeszcze nie ma ustaleń, ale różne są głosy, że to może by trochę świeżej krwi trenerskiej się przydało w tej drużynie. Zobaczymy, jeszcze nic nie jest rozstrzygnięte. Ja uważam, że tworząc tak dobry zespół, powinniśmy nadal w tym składzie pracować. Jest szansa, że w przyszłym roku mogą być mistrzostwa Europy u nas, u juniorów, z tym rocznikiem? Nic nie słyszałem, nie wiem, gdziekolwiek byśmy nie grali. Znowu szczerze mówiąc, wolimy grać chyba Mistrzostwo Europy poza krajem. Dziękuję. Dziękuję serdecznie.